Serce z Czech uratowało życie 7-letniej Ali z Grudziądza. To efekt międzynarodowej współpracy transplantacyjnej, a Ala jest pierwszym dzieckiem w Polsce, które otrzymało serce pobrane za granicą. W Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu w tym roku wykonano już 2 zabiegi przeszczepów serca pozyskanych spoza granic kraju. Szczegóły Paweł Jędrusik. Choć na razie Ale czeka rehabilitacja, to już widać znaczną poprawę stanu jej zdrowia. O poważnych problemach zdrowotnych rodzice dziecka dowiedzieli się, gdy Ala trafiła do szpitala w związku z zapaleniem oskrzeli. Badania EKG wykazały nieprawidłowości. Początkowo czekali na przeszczep serca i płuc. Jechaliśmy na babskie zakupy, gdzie prowadziłam auto. Ujechaliśmy dosłownie, 2 kilometry od domu. Zadzwonił telefon, po numerze widziałam, że to jest numer z Zabrza w celu serducha. Ręce się trzęsły na kierownicy, szukałam pierwszego lepszego miejsca, żeby się zatrzymać. Odebrałam telefon od pani Bogusi. No i tak zawróciliśmy na momencie do domu i się pakowaliśmy. Bardzo szybko. Największym wyzwaniem była pewna niepewność co do przebiegu, nawet nie tyle samego zabiegu, co już kwestii podjęcia prawidłowej funkcji przez przeszczepione serce, z uwagi na to, że dziewczynka była obciążona nadciśnieniem płucnym. Okazało się, że lekarzom udało się poprawić układ krążenia Ali i nie ma konieczności przeszczepiania płuc. Teraz Ala wraca do zdrowia i już ma marzenie, które chce spełnić – mieć swój własny rower. Życie dziecka udało się uratować dzięki międzynarodowej współpracy. W tym roku w SCCS przeprowadzono 2 zabiegi transplantacji serca. Obydwa organy pochodziły z Czech. Współpraca międzynarodowa polega na tym, że jeżeli już tego dawcę mamy, to musimy postarać się wykorzystać wszystkie narządy, które pozyskujemy od takiego dawcy. Jeżeli w danym państwie nie mamy odpowiedniego odbiorcy dla danego dawcy, wtedy pytamy państwa ościenne, czy przypadkowo u nich nie ma. Podobnie działa to w przypadku Polski. W ostatnim czasie serce z naszego kraju trafiło do pacjenta w Szwajcarii.